Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available in the area. Witam Was tutaj, cześć, jestem Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines z PlayStation 4 Kraina Tornad. Niestety to nagranie, które teraz słyszycie, jest dograne, ponieważ faktyczny plik, w którym mówiłem Wam ten intro do tego odcinka, zapowiedź, uległ samodestrukcji, a konkretnie gdzieś się usunął. Tak czy siak w dzisiejszym odcinku zajmiemy się ważną rzeczą, a mianowicie ostatni odcinek był jeszcze robiony przed dodatkiem Train Station, który, mało powiedziane, wielbię. A jak bardzo wielbię, to dowiecie się już za parę minut, po krótkim timelapsie, w którym Wam pokażę, jak wmontowuję prawie każdą stację starą, kolejową i metra i inne stacje w nowe stacje z Train Station. Powiem Wam tylko, to była zabawa godnego całego tygodnia z Sykutem, bo wtedy to robiłem. Tak czy siak, lećmy z tym timelapsem. Od poprzedniego nagrania tego klipu, tam co tam było, mówiłem, że pora dodać tutaj nasze nowe dodatki do tego miasta. Minęło naprawdę dużo czasu. Tydzień z Sykutem, dokładnie cały. Ja tutaj grałem oczywiście w to miasto i dużo się zmieniło. Zaraz jak zobaczycie, to będzie w dzisiejszym odcinku, to właściwie Wam opowiem, co się zmieniło, bo tego jest bardzo dużo. I co prawda teraz widzimy głównie te stare dzielnice, to te nowe trochę też się tutaj ich podziało. Nowe dzielnice to po pierwsze, ale oczywiście nie tylko i wyłącznie. Jak widzicie, nasze miasto jest ciupką większe. Głównie chodzi o te rejony, ale po kolei. Dodałem tutaj bardzo dużo nowych węzłów, zaczynając od tego, że nasze jednoszynówki po części zniknęły, bo i tak z nich nie korzystał nikt. A teraz mamy tutaj takie nowe podwójne dworce, Bardzo ładnie wyglądają, one mi się szczerze powiedziawszy bardzo podobają, zwłaszcza nie z tymi spalonymi drzewkami, ale z tymi wjazdami, które można zamontować do nich, to jest coś, co do mnie przemawia. Czy jest wykorzystywany? Trochę osób do niego idzie, to na pewno. Jednakże to nie jest jeszcze ostateczna rzecz, jaka tutaj będzie się dziać, więc to spokojnie. Kolejna rzecz to te pociągi jadą sobie tutaj dalej. Nowym wiaduktem, tylko wymieniliśmy te nowe wiadukty, trochę tutaj też nowych powstawiałem. No i tak, to chyba już było na odcinku, nie wiem czy pokazywałem, tutaj jest podwójny. To bardzo polepszyło sytuację do tego stopnia, jak widzicie pociągi towarowe jeżdżą środkiem, a pozostałe przystanki są z kolei. One, ogólnie te nowe stacje są bardzo przyjemne, tylko one są strasznie ogromne. Poprzez to, że mają te parkingi, to są naprawdę dużych zmianów. To jest kolejny hit. Tu mamy stację podwieszoną, w sensie do góry, z omijaniem i ona bardzo tutaj w tym rejonie akurat pomaga. Tu chyba jeżdżą jakieś pociągi przyspieszone. Jak zadykniemy sobie na linię, tak, jest pociąg przyspieszony, który omija tą stację, więc ona teraz nie jest dla wszystkich, ale jak możecie się domyślać, jest wykorzystywana naprawdę całkiem nieźle. Jeszcze dodałem tutaj jedno przejście bezpośrednie do Bambajów, co to trochę im tutaj też polepszyło sytuację. Z tej strony raczej dużo się nie działo, jeżeli chodzi o nowe stacje, nowe obiekty i tak dalej. Może jakieś nowe stacje metra wmontowałem, ale o tym to jeszcze za chwilę, bo nowych stacji metra i nowych linii metra to jest od groma teraz w naszym mieście. Przenieśmy się dalej, tu mam naszą stację, taką skośną, ten typ stacji bardzo mi się podoba, zwłaszcza tutaj z tym, ona wygląda tak bardzo futurystycznie. Jest to jedna z moich ulubionych stacji, jakie dodali. Jest ogromna, ale jest piękna. Jest piękna i bardzo trudno ją się wstawi, ale jak się wstawi, to ten peron po środku, oj, według mnie, to jest to. To jest to. Takich rejonów różnych poustawiałem. Oczywiście w tym rejonie nic się nie działo, no bo bez was na razie nic tam nie buduje. W tym rejonie się też zbytnio nic nie zmieniło, poza dodaniem nowej stacji jednoszynówki, tutaj i jakieś 8 osób z niej korzysta, czyli jakoś nawet mi się to spodobało. Idąc dalej, tu to trochę się pozmieniało. Tu mieliśmy wcześniej multum torowisk, przejazdów, wjazdów, a teraz mamy po pierwsze jedną stację, gdzie pociągi towarowe i wszystkie inne przejeżdżają środkiem, a się z tego co pamiętam na tej stacji. Tak, nawet są pośpieszne. Także to jest pierwsza rzecz. Kolejna taka sama stacja została zamontowana w tym rejonie, jednakże jak widzicie ta ulica jest, ta stacja jest podpięta do autostrady. Od razu wam mówię, że to było bardzo trudne do zrobienia, nie polecam. Natomiast jej podpięcie do w ogóle jakiejkolwiek sieci jest poprzez ten dworzec. Tutaj jest wyjście z podziemi. Jak widzicie, da się zrobić, żeby oni wchodzili od drugiej strony na wszystkie dworce. W teorii tędy też nawet wchodzą, ale to jest bardzo rzadko, więc no tak. Także tak to wygląda po tej stronie. Czy tutaj coś zmieniłem? Tak, zmieniłem. Tu nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze jakiś czas temu była ta linia kolejowa, która objeżdżała całkowicie naszą stację. Już nie. Teraz mogliśmy to naprawić i mamy po prostu jedną wielką stację, dzięki której pociągi się na niej zatrzymują i przejeżdżają. Jest tu nawet, z tego co pamiętam, parę linii ekspresowych, kolejowych. Jedna, która się kończy lub nawet, no tak, jedna się kończy, jedna się tu zatrzymuje w dwie strony, a jedna po prostu przejeżdża, no i oczywiście pociągi towarowe, których tu jest naprawdę dużo, także na tej linii trochę się pozmieniało. Tej stacji nie zmieniłem jeszcze, bo ona będzie tu jeszcze dosyć dużej zmiany, także to akurat możemy sobie poczekać na nią. W tym rejonie zbytnio się dużo nie zmieniało, no bo to jest stare rejony i tak dalej. Aż przyjdziemy sobie tak, tu jest nasza stacja towarowa i teraz zastanawiałem, że trochę szkoda, że z tej strony nie ma zjazdu. Gdzie moglibyśmy ten zjazd zrobić? No bo wiecie, pociągów towarowych to my tu trochę mamy, mimo wszystko. Może gdybyśmy tu zrobili taki zakręcik w dół, byśmy go puścili oczywiście pod tą stacją metra, które tutaj mamy i puścilibyśmy go do tej linii naszych pociągów właśnie podziemnych, które mamy, bo jest ta linia kolejowa, a to jest ta omija wszystko. Tylko weź tu się do niej dostań jakoś w ludzki sposób. Dobra, tak, tutaj jest inna linia, to trzeba byłoby przejechać pod nią. Oho, a tu jest linia metra, nad którą trzeba przejechać nad nią, dobra. Teraz tak, czy tu mi się uda zrobić jedno i drugie? Może tak, może nie. Dobra, udało się. I tu byśmy przejechali sobie i tu byśmy jakoś po prostu wjechali, nawet możemy w ten sposób. No. Może ktoś z niej korzysta, może nie. Grunt, że nasze pociągi towarowe będą miały w teorii objazd bezpośredni. Tutaj została nasza stacja, ale jest jednoszynówka. W sensie jednoszynówka jest jedna, ta tutaj jadąca tędy, ale to jest tylko i wyłącznie jedna. Dalej idąc, dostawiłem tutaj nową stację, nie mam już tutaj tego bezpośredniego przejazdu, jak było to jeszcze wcześniej. Jest teraz po prostu, znaczy tu był jeden, drugi tor po prostu poprowadzony, a ten samy jeden tor wygląda to o wiele lepiej. Po środku przejeżdżają wszystkie ekspresówki, a po bokach się zatrzymują niektóre linie. Tutaj też miałem takie rzeczy pozrobić, ale stwierdziłem, że tutaj to duże torowisko chyba jest najlepiej to wygląda. Tu jest jeszcze ciekawa jedna rzecz, tu puściłem nową linię ekspresową, bo tutaj ogólnie to 12 linii. 1, znaczy z 14 to może nie bez przesady, ale 4 linie kolejowe tutaj się zatrzymują, z czego jedna nowa, jak widzicie, to jest właśnie ten kolor taki czerwony, jedzie bezpośrednio stąd, tu i wjeżdża na tor tutaj, przez taki tu wjazd tunelowy, taki specjalny tutaj montowałem, co nie? O, dałoby się go jeszcze może jakoś ukryć, o proszę bardzo. I ona jedzie bardzo ciekawie, ponieważ ona jedzie stąd, tu, przejeżdża tutaj tunelem bezpośrednio i wjeżdża na nasze wiadukty, na nasze mosty w tym rejonie i jedzie tam dalej, gdzie zobaczycie zaraz cuda niewidy. Natomiast wracając do tego miejsca, tu jeszcze postawiłem przy naszym zoo, zmieniłem sytuację, co prawda tutaj nie widzę żadnych obiektów. Aha, dlatego się nie budujecie, bo nie wyznaczyłem wam tu strefy. To by tłumaczyło. A długo czekam, aż coś się w końcu buduje, a to widzę, że po prostu o to chodziło. No tak czy siak, jest tutaj nasza stacja nadziemna, gdzie większość linii jest bezpośrednio ich ekspresowych przez tą stację, ale parę z nich się tu zatrzymuje. O tym jeszcze pomówię dzisiaj, bo to jeszcze bym chciał, to jest jedyna rzecz, którą będę chciał dzisiaj zrobić, ale tak czy siak, lecimy sobie dalej. Nasze mosty w tym rejonie są przecudowne, te niebieskie, uwielbiam je. I tak to wygląda w tym rejonie, że tutaj się przyjeżdża. To jest bardzo tymczasowa stacja. Tu będzie niedługo stacja metra nadziemnego, będę chciał montować ją gdzieś. W tym rejonie ogólnie będę chciał robić raczej metro nadziemne. Ale to jeszcze zobaczycie za czasu, więc to akurat spokojnie. Także tutaj na razie ten węzeł to jest tymczasowy. Tu jest nowa linia tramwajowa, którą mogę wam pokazać przy okazji. Linii przystanku kolei linowej, która też jest całkiem nieźle używana. Sobie wyjeżdża tutaj i jedzie sobie naszymi biurami, bo tu nie mieliśmy żadnej komunikacji. I czy jest popularna? Nie jakoś bardzo, ale sądzę, że w przyszłości może będzie więcej osób z niej korzystać. Jedzie sobie tutaj, no właśnie już widzicie tutaj tą nową stację, tutaj i tutaj. No i tak, po pierwsze nasza ta dzielnica biurowa, jak możecie pamiętać, ona się tutaj jeszcze niedawno kończyła gdzieś w tym rejonie. Teraz to się zmieniło, ponieważ po pierwsze ta stacja jest tutaj, gdzie była wcześniej. A tu mamy multum nowych i ścieżek rowerowych, i wjazdów, przejazdów itd. No i ta nowa stacja kolejowa w tym rejonie jest popularna. Postawiłem ją, tak świetnie mówiąc dokładnie, to około 30 minut temu, jak nagrywałem jeszcze tą część. Także jest ona dosyć nowa, nówka sztuka, nieśmigana. I ten tramwaj tutaj zawraca. No i ona sobie przejeżdża tędy, tutaj te dwie linie, które jechały w tym rejonie, one się tutaj zatrzymują po prostu. Także tu dużych zmian nie ma. Duże zmiany tutaj mają w tej stronie, że się trochę dobudowało. Linii tramwajowych tu widzę, że jest multum i nie wiem, czy nie jest ich za dużo, bo trochę to wygląda tak, jakby właśnie było ich za dużo, skoro aż tak jest, się tu robią dosyć poważne korki. Zobaczmy na inne linie, czy możemy jakieś tutaj zejść z nich. Ta dosyć jest popularna, to nie. Ta. Tu nie mam żadnych linii, które by nie były używane. Dobra, tom o 1% możemy czopkę zdjąć. Idąc do środka, możecie domyśleć się. Tutaj nie mamy już naszego wielkiego węzła, który był wielka ta stacja, nie wiadomo jakich rozmiarów. Nieźle, nasza stacja metra została wyciągnięta tutaj, bo tutaj nie ma stacji metra. No ale powiedzmy, że to przeżyjemy. O metrze, tak jak mówiłem, jeszcze będę mówić później. I ta stacja jest popularna tak jak wcześniej, tylko że według mnie o wiele lepiej wygląda. No i ogólnie, całkiem nieźle. Jedyne, co bym powiedział do tych dodatków wszystkich, to to, żeby były ludzkie, bo jak widzicie tutaj przejście jest przez tory, więc nie najlepsze, ale jest bardzo popularne, więc nie zamierzam tego usunąć. Natomiast co ja bym osobiście zmienił, to to, żeby na te stacje i to wszystko dało się wchodzić w inny sposób. To znaczy, żeby były bezpośrednie przejścia od drugiej strony torowisk i to by dużo zmieniło. A tego niestety nie mam. Też się tutaj zastanowiłem, że tutaj jak są te przejścia, ale tu muszą być o takich wysokich, chyba muszą. Chyba muszą, bo inaczej bym tego tak nie wybudował, ale dobra. To tak, tu bym zrobił sobie zejście i zobaczcie, to się podłącza, bo to są wszystko ulice. Te ulice parkingowe, które są, to są uliczki faktyczne i gdybym coś takiego tutaj zrobił, to może ktoś by tu z tego skorzystał jeszcze w ten sposób. Tak samo bym tutaj zrobił. No, zobaczymy. Możliwe, że jest już ktoś korzysta, zobaczcie. No, z tego jeszcze nikt nie idzie, od tej strony, ale też sądzę, że to jest kwestia chwili, aż też komuś się to spodoba. Nasz węzeł bombojowy tutaj jest, jak był, taki sam. Park, nie wiem czy widzieliście, jest skończony tutaj z naszymi miejscami, ale to możliwe, że już widzieliście w sumie. Także tak to wygląda. Dołączyło. Jak widzicie, jest trochę dobudowanych nowych rejonów. No i po kolei. Pierwsze co, no można się rzucić w linię w oczy, nasza linia kolejowa tutaj, która miała być obwodnicową, ale jak tam głosowaliście w ankiecie już dosyć dawno, tu będzie lotnisko to największe. Ale o tym to jeszcze będę mówić w kolejnym odcinku, bo w kolejnym odcinku nim się zajmiemy. To mamy te stacje nadziemne z przejazdami dla pociągów. Dlaczego tu są przejazdy? Po pierwsze jest tutaj linia ekspresowa, która pomija to. Po drugie tu jeżdżą też pociągi towarowe. Dodałem tutaj w końcu stację towarową, a tu w ogóle jest ten ładny przejazd taki górą. I tak to wygląda, tu jest kolejna stacja. Ogólnie te stacje mają ciekawe połączenie z tramwajami, bo tu jest nowa linia w ogóle tramwajowa puszczona tędy. Tu jest z naszej tej ciekawej uliczki, która miała drogi jednokierunkowe tramwajowe po tej stronie, jest poprowadzona tutaj nowa trasa. To jest po pierwsze. Po drugie jedna linia stąd, z tej alei, została wyciągnięta tu z boku i bije rekordy popularności, tak to bym powiedział. 21 osób, to tylko ułamek góry lodowej, jakich faktycznie tutaj ludzi korzysta. Fajną ciekawostka jest taka, że tu gdzie są łączenia ze stacją, nie ma słupów. Znaczy przed budową, podczas budowy tych torów nie może nic być na dole, ale faktyczne słupy tu nie powstają. I to jest świetna nowina. No i tu możecie już zobaczyć nasz nowy węzeł wielki, czyli przekrzyżowana linia kolejowa. Ona się łączy bezpośrednio z tą, no bo ona to idealnie pasowała do tego krzyża. Przekrzyżowania i stacja metra z bezpośrednim przejazdem pomijającym stację, a tu jest stacja z pociągami, które mają stację po drugiej stronie ulicy. Ich popularności, bo to jest tylko i wyłącznie do tych nowych rejonów. Ta no to jest podwójna dla dwóch linii metra, czyli dla tej linii metra, która jechała wcześniej od tej stacji, tutaj od tego wielkiego węzła. Ja to wam mogę pokazać na mapie. Czekajcie, tylko na tej metra. Ona przejeżdża, jak widzicie, tą żółtą tędy, tędy i tu wjeżdża na razie. I to jest linia ekspresowa, która w przyszłości będzie jechać dalej bez zatrzymywania na tych stacjach. Ale takich bez zatrzymywania stacji to my w naszym mieście mamy dosyć dużo teraz. Ponadto, oczywiście ścieżki rowerowe tutaj rozkwitają. I tutaj na wszystkich tych liniach są po dwie linie kolejowe. Ta nowa, którą pokazywałem, pomarańczowa, czy tam czerwona, jedzie właśnie bezpośrednio od tej stacji, gdzie kolejna stacja jest dopiero, to jest dopiero ta stacja. Także trochę sobie jedzie, tutaj później jedzie tędy, tędy, tu są aktualnie 3 linie kolejowe, przejeżdża tędy i na razie kończy swój bieg w tym rejonie. Ponadto jak widzicie tutaj ta nasza linia kolejowa trochę jedzie też dalej i ona aktualnie zasuwa do naszego centrum energii, że tak powiem, głównej elektrowni. I tutaj też ma jako główny punkt przysiadkowy, jest dosyć popularna, 18 osób, a to jest tylko miejsce pracy. Trochę z helikopterów też korzysta jeszcze. Także tak to wygląda. Oczywiście to w przyszłości ta linia, akurat ta dokładnie, będzie wjeżdżać na lotnisko. To już od razu wam mogę powiedzieć, ona będzie jechać na lotnisko. No i tak, kolejna stacja to jest tutaj towarowa na tej linii. Nie jest bardzo popularna, ale pociągi towarowe ją polubiły. Nie powiem, że nie. Ponadto nasza linia tramwajowa stąd sporą ilością przejść podziemnych, które się łączą do tego węzła, który nie jest tak bardzo popularny, jakbyście się mogło spodziewać na taki wielki kompleks, ale nie wiem jak on liczy dokładnie, czy on liczy wszystkie obiekty faktycznie, czy z niego korzystają, jak się przesiedla bezpośrednio pomiędzy pociągami na tej stacji. No i też nie jest zbytnio, gdzie miało jechać stąd ludzie. Mogą pojechać tylko tu lub w tej stronę. Nie ma jeszcze tej całej otoczki, a to będzie jedną z ważniejszych części, tak się domyślam mimo wszystko. W ogóle jakbyście słyszeli, że mówię przez nas, to przez to, że faktycznie już jestem trochę chory i no faktycznie mówię przez nas. Ponadto, jak widzicie, z tej strony mamy też tą stację i właśnie o tym mówię. Ona ma ogromny parking i nie wiem, to jest... Znaczy, fajnie byłoby, gdyby dało się ustawić, aby tutaj ta nasza stacja miała mniejszy parking lub w ogóle go nie było. Wtedy bym naprawdę zrozumiał te miejsca wielkie parkingowe, albo po prostu żeby nam dali możliwość budowania samoparkingów, takich jak są tutaj. To byłoby najlepsze. Niestety nie mamy ani jednego, ani drugiego, tylko po prostu mamy tą stację, przez co ona jest ogromnych rozmiarów, a to jest tylko i wyłącznie jedna stacja. No cóż. Przy okazji wejścia na tą stację też są zapewnione od tyłu, tutaj, gdzie jest stacja metra, od nowej linii, którą za chwilę wam pokażę. Od tej strony, bo tutaj można wejść. O, i jak widzicie, korzystają z tego. No i tu jest nasza dalsza trasa, którą już dobrze możecie kojarzyć. Także tu nie będę się rozpowiadać. Dobrze, metro. Tu też się trochę tego zmieniło. Znaczy, nie wiem, czy pokazałem wam wszystkie nowe stacje kolejowe, od razu mówię. A nie, jeszcze to jest ta nowa część. Nie wiem, czy pamiętacie, nasz kampus w tym... Tu ostatnio był węzeł kolejowy i zbytnio nie poukładane nasze helikoptery i wszystkie tego typu rejony. Teraz się to zmieniło. Po pierwsze, nasze trolejbusy jadą nad linią kolejową i wjeżdżają wszystkie do tego węzła. Czyli tutaj jest multum trolejbusów. Chyba 3 linie trolejbusowe tutaj dojeżdżają, czyli jak widzimy na załączonym obrazku, robią się korki, co nie miara. Ale nad tym jeszcze będę pracować, spokojnie. Linie tramwajowe, które wcześniej tutaj kończyły swoją trasę lub dojeżdżały do dworca kolejowego, który był na drugą stronę przekierowany, jadę teraz dalej. I najpierw o tych tramwajach. Po pierwsze, mamy nowe aleje, które się wyciągałem od tych starych linii tramwajowych, które były tutaj, tylko że teraz przejeżdżają nad linią kolejową w tym rejonie. Jak widzicie, tutaj na przykład są dwie linie przejeżdżające, dalej jedziemy sobie dalej, tu jest masz też jeden z postawionych. Dalej przejeżdżamy sobie dotąd. Tu jest też nowa aleja, która się ciągnie z tej małej ulicy, która może nie jest mała i jest jedną z ważniejszych na linii tramwajowych, jednakże dopiero tutaj staje się aleją i będzie to dosyć jedna z ważniejszych ulic w tym rejonie. Na przyszłe oczywiście rzeczy. Dalej mamy tutaj naszą linię tramwajową, która dojeżdża do tego rejonu, która na razie nie jest jakoś bardzo rozbudowana jeszcze póki co. Tu mamy zapętlę autobusową, trolejbusową dokładnie. Widzę, że jest popularna. Tego nie było jeszcze ostatnio, to mówię. I oni idą tym tunelem, pieszo idą tunelem. Oni to są rowerzyści mimo wszystko, ale tak czy siak. 14 osób idzie tym trolejbusem. No dobrze, wracając do meritum, czyli tego jak to tutaj wygląda. A, tu jest jeszcze nowa stacja. Ta, z której nikt nie korzysta, ale ładnie wygląda. Tak to bym powiedział. Tak czy siak, wracając do tego. To są linie tramwajowe, a to są linie kolejowe. Tutaj były korki. Tu były naprawdę niesamowite korki, dlatego postawiłem podwójne z dwoma padanami stację i jest ona, jak możecie domyślać się, bardzo popularna. Ludzie ją uwielbiają, korzystają, wykorzystywują, także to jest dobrze. Tu jest dalej jedna stacja, jednokierunkowa, nawet nie chcecie wiedzieć jak długo ją próbowałem tu ustawić. Przez to tutaj ta nasza linia tramwajowa jest tak trochę dziwnie wykrzywiona, bo ta stacja jest sama w sobie przekrzywiona, a musiałem ją ustawić zgodnie z linią kolejową, żeby tak pięknie wyglądała. I tak, tutaj jedna linia kolejowa ją omija i wjeżdża w tunel bezpośrednio na naszego centrum tutaj, czyli do tej stacji, a druga linia jedzie naszym tutaj mostem do naszych tych dalszych rejonów, które są też bardzo, no bym powiedział, w mocnym stopniu wykorzystują tą trasę. Także tak to wygląda, a tu jest najlepsza ciekawostka. To dalej busy. 190 osób czeka na trolejbus. Co tu się wydarzyło? No właśnie, nie wiem, ale trolejbusy mają jakieś nowe odrodzenie i są bardzo, i to jeszcze raz bardzo popularne w tym momencie. Do tego stopnia, że ta stacja jest jedną z ich głównych miejsc, gdzie się przesiadają wszyscy ludzie. Tu jest kładka, tak przy okazji, nadkolejową. I oni tutaj idą. Oni tu wszyscy idą. No i autobusy wycieczkowe też są zaktualizowane. Tych nowych tras, które tutaj widzicie co chwilę. Do tego stopnia, że one tutaj się nawet powinny zatrzymywać w tych nowych atrakcjach, tak jak to, czy inne, ale one, o tak, tu ma przystanek jeden. Na razie tutaj nawet zbytnio tych trolejbusów specjalnych, bym tak powiedział, nie dostosowywałem, bo nie ma potrzeby, tak mi się wydaje. Tutaj też ulice były pozmienione lekko, w tam starszym etapie, no i przez to tutaj nasze autobusy wycieczkowe robią tutaj niezłe zawijasy, żeby ciekawego dojechać. Dobra, linie metra, bo się tak rozgaduję, że no to wychodzi strasznie długo. Zacznijmy od nowej linii metr, albo wiecie co, od centrum zacznijmy. Od centrum, czyli centralna stacja metra, gdzie tu kiedyś była tylko i wyłącznie jedna linia metra. To jest jeden z moich ulubionych obiektów linii metra. Pomijając to, jak bardzo jest przekrzywione i przez to trochę utrudnia budowa linii metra i wmontowywanie ich do starych stacji, to jeżeli bym miasto miał opylać na takim węźle, to byłoby cudownie. Jak widzicie, mamy tutaj linie metra, które pomijają tą stację. Do tego stopnia to jest zaawansowane. Mamy multum ludzi, którzy tutaj chodzą. Na dole jest parę linii metra, do których można się przesiadać. Jest to w ogóle ciekawe. Przy okazji linie tramwajowe w tym rejonie mają drugi swój nowy początek, ponieważ bardzo ludzie je polubili. No ale po kolei. Stacji metra korzysta 182 osoby, czyli jak na Skylines to dosyć dużo osób. No i jakie są tutaj linie metra? Musiałem trochę pozmieniać, żeby ją tą stację postawić i żeby funkcjonowała odpowiednio, więc po kolei. Zejdźmy sobie na dół. i pokażę wam, no widzicie, jest tu trochę tych linii, tu jest czarna linia, której nie widzimy, bo to jest M2, jeśli dobrze pamiętam. Tak, M2 i właśnie zmienił jej, że słabo go widać, o, taka może być. Dobra, wracając do meritum, czyli do tego, jak to tu wygląda. Przy okazji widzicie statystyki od tych wszystkich rzeczy, no i metro też trochę się podbiło. Nasze linie są tutaj pośpieszne i inne. Po pierwsze mamy nową żółtą, którą widzicie i zaczyna swój bieg na tej nowej stacji, która jest jedną też z moich ulubionych, czyli na dwa perony. Jest dosyć duża, bo trzeba znaleźć aleję najlepiej, aby ją tutaj ładnie postawić, ale całkiem nieźle sobie radzi. Czyli dwa perony dla dwóch linii metra, w teorii, ale tutaj są trzy linie metra. Z czego jedna linia metra bezpośrednio pomija tą stację, także tak to wygląda. Znaczy, jedna kończy i zaczyna tutaj swój bieg. No, no widzimy tutaj pasażerów na nią czekają. Przejeżdża dalej przez tą stację, także to jest ciekawe. Dalej ma tu nową stację, tutaj tej stacji w ogóle nie było, także to jest zupełnie nówka sztuka, bo to jest całkowicie nowa linia. Kolejna nowa stacja metra to jest tutaj obok linii kolejowej. Czy ludzie korzystają z tej linii metra, to mogę wam powiedzieć, wchodząc w nią. No jak zobaczymy sobie, to dosyć jest popularna. Paręnaście osób z niej korzysta, dokładnie 101. Dalej idąc, tu jest kolejna stacja metra, obok naszej linii tramwajowej, bambajowej, przeciągnąłem ją. Tu jest ta mała stacja podziemna, widoczna z góry. Bardzo lubię te podziemne, widoczne z góry, trochę zajmują miejsce niestety. Gliczują się czasami w niektórych miejscach, ale bardzo ładnie wyglądają. Lubię je, po prostu, że otwarte na powierzchni to bym nie chciał, ale takie z szybą, to byłoby to. Swoją na wszystkie te z tych stacji są schody ruchome, czego mogę pokazywać w tym odcinku. Pierwszym, co tam pokazywałem. No i ona tutaj kończy swój bieg w tym rejonie. Dalej, jak widzieliście, tutaj są te nasze nowe stacje w tym rejonie. I ogólnie tutaj ta linia jest dosyć podobna, z tym, że tu miała wcześniej swoją stację, teraz już jej w tym rejonie nie ma. I mają bezpośrednio pod naszym, tutaj w tym rejonie węzłem, gdzie z tramwajami sobie może się wymieniać. Czy jest popularna? Trochę osób z niej korzysta. Dalej robi tutaj dosyć mocnego ostry zakręt w tym rejonie, wjeżdża na środkowy tor, także dosyć to jest ciekawe. Nowa stacja w tym rejonie obok trolejbusu. Czy ta stacja jest popularna? Nie wiem, ogólnie tutaj się zastanawiam nawet, czy te stacje są popularne, bo ja nie większości tutaj nie widziałem, ale chyba wydaje mi się, że tak. No i przejeżdża sobie tutaj tunelem dołem. Niestety jak widzicie musiałem dosyć ciekawe triki tu użyć, bo ona musiała przejechać dołem, bo tutaj są parki i inne rzeczy. I przy okazji widać tam naszą nową linię, białą, znaczy taką białą, no takich kolorów. Tutaj jest linią nową, która się ciągnie od tego rejonu, od naszego starego miasta w tym rejonie, gdzie zaczyna swój bieg na naszej nowej nadziemnej stacji w tym rejonie. Tu jest multum rzeczy nowych. Jak jeszcze tego nie zauważyliście, to proszę bardzo. Ona też jest ładna i tu jest bardzo dużo ludzi. Ej, tu jest naprawdę dużo ludzi. Tych ludzi tutaj nie widziałem wcześniej, ale dobra. No i ona jedzie w drugą stronę po prostu na tych wszystkich stacjach przez Stare Miasto i tą linię. Tu ma podwójną stację, ale sądzę, że celują się za środki akurat w tym rejonie, bo to są dwie osobne linie i jest dobrze, że tutaj się rozjeżdżają. Później się rozjeżdżają na tą samą stację w naszym rondzie, z czego rondo, jakbym teraz budował, to byłoby zupełnie inne, ale no wiadomo. I dalej ma linię ekspresową do naszej stacji centralnej i później jedzie bezpośrednio do tej nowej stacji, gdzie tutaj są, z tego co pamiętam, 3 linie metra, czyli całkiem dużo bym powiedział mimo wszystko. I pozmieniałem, jak widzicie, to nasza stacja. Ogólnie to tutaj są 4 kratki miejsca wolnego pomiędzy tym rejonem, czyli z zasady aleja. Ale jeżeli wybudujecie to na aleja, później zdowidujecie tą ulicę, na przykład do takiej dwupasmowej i zrobicie tutaj ścieżki i przejścia, to jak widzicie, to może mieć naprawdę całkiem ciekawy efekt. I tak też tutaj zrobiliśmy, dzięki temu nasze przejścia nadziemne są bardzo małe, trolejbusy i przesiadki idealne, a ta stacja bije rekordy popularności przez to, że są tutaj 3 linie, czyli 172 osoby. Bardzo nieźle. Dalej ta linia metra jedzie tutaj już normalnie, ta w tym rejonie, z tym, że ona wcześniej tutaj miała po prostu przekrzyżowanie trochę inaczej, a teraz jest to w ten sposób zrobione. Dalej tu jest podwójna stacja dla dwóch linii, czyli no całkiem ciekawe obok linii kolejowej i jedzie nową częścią w tym rejonie, bo tutaj nie mieli żadnej linii metra i stwierdziłem, żeby się przydało. Z końcem w tym rejonie, a tutaj nam się cmentarz już się skończył opróżniać. Dobra, gdy nam się zapisuje i jesteśmy dalej back and running. Czy coś tutaj jeszcze z liniami metra się pozmieniało? Patrz. Tu miała być nowa stacja, ale jej w końcu nie zmontowałem, mi się nie zmieściła. Tak jak pokazywałem, to jest nowa. I jest jeszcze jeden nowy węzeł, do niego przejdźmy bezpośrednio. Nowy węzeł, przyszedkowy meta tutaj. Tu, nie wiem czy pamiętacie, była jedna stacja meta. Teraz jest tutaj jedna, tutaj jeżdżą chyba 3 linie meta, jeśli dobrze pamiętam, tu się zatrzymują 3 linie meta. No i te tramwaje zostały całkowicie zmienione teraz te linie, przez co jeżdżą inaczej trochę. Jak wejdziemy sobie w tramwaje, to możecie zobaczyć, że tak, no nie widać przez to, że jest pod drzewami, ale tak, tu są przystanki, tu są przystanki, tu bezpośrednio pod tą linią przejeżdża jeszcze jedna trasa, tu jest ta wystająca część, bo to jest z tą ulicą podpięte to wszystko, także jest to dosyć ciekawe. Nasza linia tramwajowa musiała się tutaj aż w tym rejonie rozjeżdżać, za to przejścia podziemne są całkiem funkcjonalne, bo one aż dochodzą do wejścia faktycznie do naszej stacji. Metra. O, to jest linia metra nowa, ekspresowa, ale to o tym za chwilę. 464 osoby? Ojojoj. To więcej niż myślałem. No dobrze, bardzo dobrze, że tyle ludzi korzysta z tej stacji metra. Nie sądziłem tylko, że tyle aż osób z niej korzysta. Powiem to tak. Od razu mówię, nie sądziłem, że aż tak dużo ludzi z niej korzysta. No to widzicie, jest popularna. No i nasza linia meta jedzie dalej tutaj, ze stacją w tym rejonie i przejeżdża do tej naszej stacji tutaj. A, i tutaj nie pokazałem wam, tu trolejbusy teraz zmieniły lokację, bo tak, tramwaje były w tym rejonie, to zostało trolejbusów, zmieniłem to, jeden się zatrzymuje i jedzie dalej, a drugi się zatrzymuje tu na przystanku i jedzie tutaj dalej, bo tu w przyszłości gdzieś w te rejony i tak dalej będę zamierzał puszczać trolejbusy. Głównie do tego naszych dużych frytek, które w przyszłości będzie przydało się powstawić, żeby działały i tak dalej. Także tak to wygląda w tym rejonie. Ale to nie jest wszystko, bo ta biała linia, o ekspresowej za chwilę będę mówić, jedzie dalej. Tu ma jedną ze nowych stacji, czyli bezpośrednio pod Namalają. I nie wiem, czy ktoś w końcu zaczął z niej korzystać, bo ta stacja według mnie ma idealne podłączenie, no mają dojście do niej i tylko nikt nie chce z niej korzystać. Nie wiem, akurat tego nie rozumiem, tego tutaj nie rozumiem. Dalej kolejne stacje są tutaj, z łącznikami, znaczy to są zwykłe te stacje, jak były normalnie, ale się krzyżują, bo gruntami trochę pokręciłem. Odpowiednio te stacje tak postawiłem, żeby się podłączyły nasze linie i to jest jeden z ważniejszych też punktów przesiadkowych pomiędzy tymi liniami stacji metra. Tak samo jest tutaj, tu jeszcze bardziej pokręciłem. Dalej nasza stacja metra jedzie bezpośrednio tutaj od naszego węzła tramwajowego. To bardzo dobrze w tym rejonie się tutaj połączyło, bo tu nie było żadnej linii metra. To w ogóle ta cała biała to jest nówka sztuka nieśmigana. A czy jest popularna, to, no, to jest pytanie bardzo głupie, bo to jest jedna z popularniejszych. 345 osób korzysta i właściwie mógłbym zwiększyć jej... Nie, nawet nie trzeba, bo jest prawie na maksa kursuje. Jej popularność obok naszego węzła przesiadkowego z tramwajami, stację metra trzeba było postawić. Tu jest nowa zupełnie w tym rejonie, to też ładnie się połączyło. Tu jest niestety podwójne zwykłe te stacje metra. Nie miałem jak ich zrobić tutaj, żeby były nie takie zwykłe. No dobrze, powiem to tak, po prostu przeżyjemy. I tu jest kolejna podwójna, a później to jest ta nasza stacja metra. Zamiast tam jednej krótkiej jedzie bezpośrednio tutaj z nową stacją na te wzgórza, które miały komunikację zerową. Poza tą tramwajem tutaj. Tu jeszcze z jedną nową stacją metra i jedzie sobie tutaj dalej przez nasz cały przemysł i dojeżdża i kończy tutaj z dwiema liniami. Tu akurat kończą dwie linie metra. Także jest to dosyć ciekawe, bym powiedział. Tutaj to wszystko porozkładane. No i na koniec ekspresowa. Nie wiem, czy kojarzycie, ale linia metra M2, M1 w tym mieście była naszą ulubioną stacją, ulubioną linią. Jedną z ulubionych. Oczywiście M3 jest bardziej popularne, ale M3 trudno mi było rozbudować. Więc wziąłem M1, czyli naszą główną linię, jak widzicie ona się ciągnie bezpośrednio od tych rejonów do samego krańca naszej mapy, czyli jedzie dalej tutaj do ZO. Do końca przy ZO jedzie ta linia metra, czyli naprawdę bym powiedział bardzo długa. Dłuższej się nie dało, powiem to tak wręcz. No i rzecz jasna, to oznacza, że jeżeli jest tak długa, to jest bardzo popularna i to widać tutaj na przykład, jest 150% linii tej metra i to nie jest wystarczające, to jest niewystarczające, może dajmy te 175%. 1, czyli ekspresowa linia pierwszej linii metra, pomija część stacji metra, jak możecie domyśleć i jest bardzo, ale to bardzo popularna. Ta jeździ na 200% i z tego co widzę mogę to zmniejszyć, ale zobaczcie jak ona wygląda. Jedzie, zaczyna sobie trasę od tego samego miejsca, po czym ta stacja kolejna jest tranzytowa. Tu po środku są tredy pomijające tą stację. Kolejny ten węzeł no, był zbyt poważny, żeby go ominąć, więc tutaj jest. Przejeżdża bezpośrednio przez nasze centrum. W teorii to jest trochę strzelenie sobie w stopę, no bo centralną linię omijamy, ale tutaj to teraz się prościły przez to, że są bezpośrednio pośrodku do omijania, więc tak zrobimy, żeby je wykorzystać. Dalej zatrzymuje się na tej stacji, więc to jest popularne. Tu przejeżdża przez nią, ale nie mamy żadnych naziemnych, tylko mamy nadziemne i podziemne nowe stacje metra, więc tu nic nie zmieniałem. Oczywiście się zatrzymuje w naszym centrum, to się nie mogło zmienić tutaj. Jedzie dalej w tym rejonie, zatrzymując się też również w tym rejonie, bo te wzgórza bardzo popularne są, jeżeli chodzi o linię metra. I tutaj większość stacji jest pomijana. Jedna pomijana, czyli ta jest pomijana. Później jedzie na nasze główne centrum przesiadkowe, jak już widzieliśmy. Kolejną pomija stację, czyli tą tutaj, z kwadratem metrów i zatrzymuje się na kolejnej stacji tutaj. Następnie jedzie w drugą stronę przez nasz dworzec. To jest dosyć ciekawa zmiana. I kończy swoją trasę tutaj, w tym rejonie. Miała ostatecznie ta linia jeszcze mieć tutaj jedną stację i jechać dalej i kończyć tutaj, ale stwierdziłem, że to już jest trochę zbyt długa ta trasa tej linii metra. Jak jest teraz, jest idealnie. I tu widzimy nie to. Tu jest nasz pociąg. Jak widzicie, on ma tutaj 117 osób właśnie się załadowało do tego pociągu metra. Także tak, trochę się tu pozmieniało. Ostatnia rzecz, kampus. Kampus się tutaj cały czas nam rozwijał. Ja go specjalnie nie powiększałem, aby nam tutaj nie zwiększył atrakcyjności, bo tylko mu atrakcyjności brakuje, tak? Studentów tutaj jest, no nie powiem ile. Ale tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku. To będzie kolejny odcinek, od czego zaczniemy. Zaczniemy sobie od budowy nowej tej części. Następnie rozkręcimy, żeby w ogóle zaczął działać nasz park centrum rozrywki. Ten tutaj. A potem zaczniemy budowę lotniska, bo lotnisko będzie ważnym punktem, który chcę już postawić i mieć z niego dobrą komunikację kolejową, metrową i może nawet jednoszynową. Jakiś tam tramwaj też powinno jeździć, ale to wiadomo. Tak czy siak, to byłoby na tyle z tego odcinka, głównie to robiłem poza kamerą, ale tak czy siak, sądzę, że mogło Wam się to spodobać. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, kolejny odcinek pojawi się już niedługo. Mam nadzieję przynajmniej. Jeżeli chcecie nie przegapić tego kolejnego odcinka, w którym się będziemy dalej tutaj kręcić i bawić i w ogóle, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak chcecie, żeby się mój kanał jeszcze bardziej rozwijał, kliknijcie w ten przycisk wesprzyj, możecie mnie tam wspomóc. Oczywiście pieniężnie to jest niestety, więc no cóż. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, dużo się dzieje. On nie jest idealny, jak wszystkie dodatki ze Skylinesów, ale na pewno dosyć mocno tutaj rozwija węzeł. A, i jeszcze rzecz, której nie powiedziałem w ogóle w trakcie naszych wszystkich odcinków. Ten węzeł będzie całkowicie do przebudowy, tu będzie stacja nowa na 4 linie kolejowe, bo tu będzie linia obwodnicowa, którą kiedyś budujemy jeździć. Trolejbusy prawdopodobnie zmienią lokalizację, tramwaje zostaną zaktualizowane tutaj do sensownego przyjazdu, a w autostrady zmieniam swój bieg do tego stopnia, że większość z nich będzie na wiaduktach prawdopodobnie, a tu będzie ładny nowy węzeł, z bezpośrednim wjazdem tu i tu, taki podwójny, no i oczywiście do tego rejonu. Ponadto ten węzeł prawdopodobnie nie będzie się już zmieniać w najbliższym czasie, bo się nie kotkuje, ale tutaj ta autostrada będzie musiała powstać i najlepiej przed budową lotniska. Ale to jeszcze zobaczymy. Do tego to już trochę mamy czasu. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No teraz to już mam dotknięty nos. Cześć!